Ty, jest kurna... Nie no, jest mokro chyba. Jak mówisz? Państwa... Jak się spało? Ubieramy się. Dzisiaj święto, przyjechaliśmy do Torunia na drifciki. No i wczoraj zatankowaliśmy samochód, a później dalej tankowaliśmy. I to może nie był najlepszy pomysł, ale za to jako taki. Idziemy na siadanko i jedziemy na tor, gdyż dziś jest, proszę państwa, moto orkiestra. Co to tam? Chcecie, wam coś pokażę. Trafiliśmy do bardzo dobrego hotelu. Od bezdomnego. Tak. No ale mają rozmach, kurczę, byki, co? A prawdziwi youtuberzy właśnie nagrywają, jak nakładają buty? Taki budowy z odcinek? Tak, tylko no i tak nie nagrywasz, bo to powinieneś nie nagrywać, wiesz. Może koło. Człowieku, bremeczka. Dobra, tutaj jest sytuacja taka. To jakieś gruziki są. Tutaj jest sytuacja taka, że właśnie są różne przeróżne samochody i ciekawe, czy nimi tylko będzie można jeździć. Właśnie, no wiesz, no takie trochę pseudosportowe, bardziej sportowe jak S6 na przykład i tam klasyki. Ale klasyki ty. Dobrze, a gdzie jest strefa driftu, ja się zapytuję. Strefa mocy. Sporawa imprezka, kurwa ty. Ci się zainteresował. No kurna, taka Mazda. Fajna Mazda z takim czymś. Patrz na to. 15. O skurczybyk, a czemu tak? 305. 305, 35, 15. Z korwety, tak stary mówi. Do starych korwet poszło takie kupić. Ja. Dobra, ale fajne, no. Siema. To co, no to kurna, jakbyście jeszcze nie widzieli, to jesteśmy na Toruniu, a jak jesteśmy na torze, to wiadomo, a po co. Nie przyjechaliśmy tutaj, żeby kurna się tam niańczyć. Popalimy gumsko, oby trochę przeszło, bo mamy całe 5 kompletów kół. Więc jest spoko, no. Mam nadzieję, że coś powozimy i jakieś parki pokleimy i tankujemy jeszcze później. Co będzie? Kolejki takie? My tu nie przyjechaliśmy, żeby stać, kurna. Patrz, kompot. Gdzie? Dobra, idę na tor, na razie. No, na razie. Zrzygać mi się chce. Czemu? Ale miota to jest zajebiście. Co powiesz, jak się jeździ? Nie wiem, nie ogarniam jeszcze, lamię kurwa. Czemu? Truja jest za krótka, więc też furze trzeba, a wtedy już prędkość jest duża, no i trzeba się przyzwyczaić, ale spoko. No, tak? Dupą trzeba się pakować po prostu i tyle. Gdzie? Dupą. No ale nie wiem, gdzie jest ślisko, bo w końcu mówię, że jest ślisko jest. Ja tego nie czuję, nie wiem. No jak go tam, o tam w rogu, nie? A śmignij się ty teraz. Mówisz? No chodź no, to będzie. Właśnie? To jest mega dziwna nawierzchnia, no bo no, miałem 100 kół z taką nawierzchnią, byłoby przynajmniej jednolicie i na pewno dużo bardziej ślisko, no. A tutaj jest tak, że ten część kartingowa jest mega śliska, a część ta szybsza jest prawie jak na suchym. Okej, okay. Ale to są inne asfalty po prostu, czy co? No chyba tak, nie wiem. Fajnie, fajnie jest. Czuję potencjał tego toru, jakby było tylko sucho w ogóle, nie? I wtedy bym się czuł bardziej pewnie. Mhm. Chociaż to z kółkiem na kółko coraz lepiej idzie. Tylko, że no właśnie ta nawierzchnia taka trochę jest zdradliwa, a ja jeszcze nie jestem takim specem, że jestem adaptacyjny mocno do nawierzchni. Ale spoko, berniemy. To opony mimo wszystko jakieś śmietniki w ogóle z rzeki, a trzymają naprawdę spoko, nie? Zaraz zobaczysz. Siemano! Siemano. Z podbrodnicy jesteście? Tak, podbrodnicy, tak. A co się stało podbrodnicą? Nic ciekawego. Iż ktoś obejrzał wtorkę. Bardzo nam miło, że zagościliście. Tamtą BMW to bym pojeździł, nie? V8 tam jest tak? 6-3? Chyba tak, no. Mercedesowska. Kupiona prosto od Goebbelsa, jak dobrze pamiętam. Kiedyś była taka szara, co? Na tak, tak, Mobile tak, D. Tak, tak. DPP. Drift pełną parą. Drift pełną parą. Szkoła driftu, człowieku. Ja właśnie to ogólnie jest jakby od tej febli głównym tam. Ja. Tak? Tak. Czyli ja ogólnie z tobą gadałem. Tak. I ode mnie masz nomina. To bardzo miło. To jest pierwszy sponsor tego kanału, proszę państwa. Dokładnie. Pierwszy film był z nominatami i... No. Tak. Kurna.
Kawał historii już ty. Dokładnie. Na mojej BM-ie właśnie te wszystkie laminaty, tam botniki i... Cześć, co tam było? Balony, zderzaki. No. Maska. Trochę tych dupy rally było, nie? No. Teraz nawet jak będziesz chciał to i połamiesz te drugie, to mamy dla ciebie lepszą wersję, która są na pomarańcz. Tak? Tak. Lepiej pasują i są o wiele ładniejsze. Ja to chętnie, nie? No. I jak się wam dzisiaj lata? Dobrze. Tylko jeszcze trochę się czuję niestabilnie przez nawierzchnię. Tak, bo jest sucho, mokro, nie? No. Więc no trochę to rozjeździmy, tak za godzinę pewnie już będzie sucho, nie? A jaki masz dyfer? 3,38. I na jakim biegu latasz? Bójce. Ale odcina? No pewno odcinam, co? Bez gruz, nie? Więc trzeba odcinać, nie? Nie, no ja też, to. No tu jest tylko 2,5, więc jakiejś wielkiej mocy nie ma. 170 koni. Ale lata, nie? No jedzie, no. No trochę tych elementów doszło, widzisz, wloty GTR na maskę, takie inne rzeczy, nie? No, o, masz nawet plastik z tyłu. Tak, oni będą też tu są, tak. Tu też tylko nie robiłem do przodu, bo elektryczne szyby, ale teraz buduję drugą E36 z klatką. No tam będą drzwi laminatowe i razem też poli węgla na bocznych szybach. Nie? A liczyliście w ogóle, ile taki pakiet jest w stanie względem serii odelżyć w ogóle auto? Taki pełen, nie? Właśnie z klapą, z maską. To ogólnie no, mamy różne rodzaje klientów. Są klienci, którzy jeżdżą typowo, na przykład dajmy jakieś takie imprezy, że auta no, mają wyglądać i mi nie zależy na wadze, nie? Tylko żeby te elementy były jak naj... nie wiem jak to nazwać, jak najbardziej twarde, nie? Czyli już wtedy nie chodzi im o wagę, a są klienci, którzy chcą jak najmaksa odeżyć auto i to ma być jak najlżejsze, nie? I no, zastanawialiśmy się, no mamy na przykład body kit do E82, no to na przykład naszym body kitem, że wycinasz całą dupę, drzwi, maska i te inne rzeczy, około 80 kg schodzi w auto w dół, nie? No kurwa. Okay. Czyli jeżeli zakładasz klatkę, no to praktycznie 70 kg około waży klatka, 80 zależy jeszcze jak to robi, no to praktycznie tą klatkę... No. Już nie dochodzi ci waga, tylko wyrównujesz to, nie? Czwórką tam się da robić, te dwa najdłuższe. Tak? Jaki masz dyfer? 4-4. 4-4, no. No ale ty masz też 3-0, nie? Więc to no. Spokojnie jest ta czwóra. No tutaj jest, tu też jest 4-4, ale 2-8 i na trójce. Znaczy tam zaczyna faktycznie podsychać, to już tak trzeba na wklepanym, bo jak odpuścisz tą czwórkę, to już później na przykład to jest sucho, nie? Jak przekładasz się tutaj w ten zakres, nie? To co, jakiś drift taxi teraz robimy? No, dawaj. Uskutecznimy coś? Co będzie? Coś powozimy? Tak. Ale póki powozimy, mały przerywnik dla partnera odcinka, czyli znanego i lubianego Mubi, gdzie tanio ubezpieczycie swoją furkę, a z naszym linkiem macie minus 150 zł od wykupionej polisy. Także korzyść obopólna, bo dla nas to wsparcie, za co Wam bardzo, bardzo dziękujemy. Ale gdyby tego było mało, po wykupieniu ubezpieczenia dostajecie swój własny link, który rozdajecie ziomkom, ziomalkom i od każdej osoby, która wykupi z niego swoje ubezpieczenie, dostajecie po 50 zł i tak aż do 2000. Spoko? To wracamy na tor. Spoko. Mam czekoladę, jeszcze nikogo nie częstowałem, ale myślę, że to jest dobra okazja, bo mam tutaj w końcu płeć przeciwną. Witamy. Na początek czekoladka, a teraz kurde jazda. Trochę trzęsie. No. Trzęsie, ja tam lubię. No to dobrze. Dobra, są chyba jeszcze git. Chyba? No chyba. Zawsze jest ta nutka niepewności. Żegnasz się z chłopakiem? No. Tak, na wszelki. Nie no, ja też chcę. Ja chcę do żony wrócić. Ale jak mówiłem, zawsze jest nutka niepewności. Nigdy nie wiadomo. No nie mów tak, bo się będę stresować. Ale zajebiście. Yeah.
jak było? Super. Uśmiechnięta, więc chyba dobrze, co? A wcześniej jeździłaś, czy nie? Nie. Nie? Pierwszy raz? Kurde, odlać się muszę. Gdzie tu lać? Ja tam chodziłem za bramę. Do Baku. O tam? Ty chory? Nie, ale tam jest kibel normalnie. O tam gdzie... Nie no, do kibla to nie no. Chyba jak dziewczyny się patrzy, patrz na mnie. Do siebie tak kochają. Do ciebie. Do ciebie. Do BMW. Tam... Chyba podobają ci się. Ja ona ewidentnie na kamerę nalecę. Tak, tak. Jak ty powiedz, boisz się, nie boisz się? Nie. Nie boisz się? Nie boję się. Ale jeździłeś już, co? Nie, ale się nie boję. Nigdy nie jeździłeś? W sensie w drifcie? Nie. No, pierdzielisz. Ja swój pierwszy drift na pasażerce wspominam dobrze, także życzę tego samego. Dzięki. Co, już wszyscy się przejechaliście? Ktoś chcieliście? Nie, jeszcze nie. No kurde, jeszcze kolejny. No może z Olafem chcecie się też przejechać? Na odcinkach nie widziałam mnie. Ale na dzisiejszym będzie. Ja też będę chyba. No? Chyba za krótko kanał oglądasz, jak mnie nie widzieli. Opowiadaj. Elegancko, jak na pierwszy raz. Jakiś spokojny jesteś. Z zewnątrz wygląda to, że jakby było wolniej. No nie? Tak. Ale tak. Jak już jest w środku, jak robi patelnię, jak za z klamry, to. No klasycznie, no. No to było dziwne uczucie, ale jak najbardziej na plus. Chłop spokojny po asfagandzie. Nie. Siemanko. Siemano, mordu, ja to Siemano. Co tu robisz? Tam cię widziałem, ciebie też, Siemano. Oglądam ciebie od najmłodszych lat, naprawdę. Tak. Matkołyski. Wierni fani? Elegancko, to zapraszamy na przejażdżkę później. Pozdrówcie rodziców czy coś. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy tutaj. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków, dobry przekaz leci. Patrz jaki sobie wybrałem ciężki zawód, muszę jeździć i wozić ludzi. Boże, ty biedaku, współczuję ci. A? Przykro mi. A czemu tak na co dzień nie ma takiego zawodu właśnie, że wiesz... Że tak wozisz? Sałaciarz kurna tego, driftowy. I... Jest, znaczy jest, w sumie może nie sałaciarz, ale w Energylandii są łebki, co codziennie jeżdżą. Ty, no wyślij CV, no, może akurat. A, w sumie. Ja nie wiem dlaczego, nie wiem czy tak macie właśnie ludzie, dajcie znać. Czy macie taki coś, że odpalonej gumy podrażnia wam gardło? Nie serio, jakby mówię, nie? Bez kitu? No, dla mnie podrażnia ciągle. Na każdym treningu driftowym mam tak gardło, jakby mi bolało, wiesz? Ostro. I muszę pić. Albo tapsy brać, no. Ty, no to ja chyba tak nie mam. To ty jesteś bardziej stworzony do driftu. Dzięki. Jakieś mesie jeszcze tutaj są. No, kocko będzie zadowolony. Zaczynamy wypychać tą puszkę. Dziękujemy. Serio mówisz? No. Identyczny. Był szansą na dzielni. F36. Zapraszam was, Karłosz. No pięknie. Jest to pakiet dość. O, i oczywiście uszalka musi być renowacja. To jest klasa. O, no ale żadna impreza nie obędzie się bez króla szos. Bez państwa. Nie. Z całym szacunkiem, ale nie. Idziemy dalej. Ryzyka chyba. Maybachem jechaliśmy, prawda? Fajnie, tylko ogólnie trochę mi szkoda, że raczej nie zdążę każdego przewieźć, jak chciałbym. No, bo jest sporo chętnych. Ale kiedyś będziemy tyle jeździć, że przywiozę każdego. I będzie fajnie. Zrobię swoją imprezę. Patrz, w ogóle jest coś, no. Że wiesz, że może się wydawać, tak czasami mówią, nie? Że ja się boję, bo nie wiem, będę żygać albo coś tam, nie? No. Woziłem już dziesiątki osób i jeszcze ani razu nie miałem takiej sytuacji. No dzisiaj w ogóle bardzo dużo pierwszy raz jakby ludzie no właśnie, jeździli, no. Nie? I każdy zadowolony. No, dobra. To co, trzeba zjeść. Kiełbasę. Jest. Kiełbasę. 12 seconds later. Kurno. Wiem, ma się trochę kolejkę zrobiła. No właśnie, trochę chętnych jest, widzę. Ale no powoli, powoli. Pojedynczo. Ogólnie szkoda, że nie mam właśnie 5-osobowego samochodu, wtedy by było szybciej. No, zdecydowanie. No. Widzisz, kompota mogliśmy wziąć. Ale stary, opony ile jeżdżą? Kurna, to, jakieś śmietniki te same cały czas? I non-stop jeżdżę na nich, tak no. I taka kolejka jest? Tak. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę pani. Co zjeżdżasz? Ty, ziomek wykupił 10 kółek. Dasz wiarę? Wytrzymasz tyle? Podobno masz dziś urodziny. Wszystkiego tak, najlepszego. Dziękuję. Z
Zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo palnej gumy. Ta kolejka to zamiast zmniejszać się, to cały czas się zwiększa. A mamy jeszcze godzinę jeżdżenia. Opowiadaj. Po prostu zajebiście mi się. Małe marzenia się spełniają i serio mega się cieszę, że takie rzeczy robicie, bo ludzie mają z tego taką zajawkę i radość i szczęście, że po prostu nie do opisania to. Super, mamy taką samą radość. Ej, zbierasz te bileciki wszystkie? Kurna, nie. Nie? Już nie ogarniam. Ciekawie ja będę emeryt po dzisiejszym dniu. Dobra, nie, serio. Tego zioma przewożę i daję wam samochód. Ja się boję wstydzę, Kamerun będzie jeździć. Ja też się boję, ale się przejadę. Wyjść na Toruniu i nie pojeździć, kurna. Siemanko. Siema. To jest ziomek od C7, pamiętasz, co ci mówiłem? Że chcę upalić? Ja. To ty? To ja. Opowiadaj, bo jestem ciekaw kulisu, dlaczego w ogóle tak świeże auto chłostasz? Bo mi f***a. No i co? I możemy ją popalać, nie? Bez problemu. Tak? No słuchaj, my bardzo chętnie, nie? No to dzisiaj za miesiąc, za nie wiem, miesiąc, półtora, bo teraz wyjeżdżam chwilowo, nie? Spoko. No. Jak upalanie Audi C7 to jestem, no tak, nie? No. Halo, makaroni! Ty wsiadasz na kółko? Tak. Pokażesz drift it? Nie. Ale będzie agro, zobacz. Będzie, no. Normalnie, że będzie agro. Może nie skasuje, no. Mam nadzieję. O. Tutaj swoi ludzie. Tu i też swoi ludzie. O, makaroni! Wariacie! Widzisz? Bardzo ładnie. On to garnie. Nie ma się czego bać. Jeździłaś już wcześniej, czy nie? Nie. Pierwszy raz. Aha. To rodzinny samochodzik. No ci nie zawraz. No ale patrz, Olaf. Słuchaj, ale założę turbo i już nie będę tak jeździł. No nie, będziesz stał w tym i na serwisie. A jak tak szybko z sejakiem jechać? Kupujesz voucher na driftowóz i wciskam cię do sejaka. Mamy czwórę! No i tam czwórę bym mógł wpiąć, nie? Ja tutaj, ja tu wpijałem czwórę. Tak? Siedzi biedny, ogląda 5 godzin materiału. No. Jak tam Gucu materiał? Spoko może być? Misz masz ostry? Matko Bosko. Ogólnie dzisiaj parek za bardzo nie ma, po pierwsze, bo właśnie nie mogę znaleźć kompana za bardzo, bo albo ktoś jest za wolny, albo ktoś jest za szybki, a z racji przełożeń to po prostu nie doganiam jak coś, albo grzeję hamulce, nie? To takie dwie opcje. A kolejna sprawa, długo mi zajęło, żeby w ogóle wczuć się w tor, no. Ale spoko. Fajnie, zajebiście szczególnie. Fajnie, bo jednak co nowy tor, to nowy tor, nie? Bo w Białymstoku to jest taki... On bardzo łatwy jest w Białymstoku, nie? Oczywiście. No tu jest trudniej, no ale pewno, fajniej. No tamten jest wolniejszy, jest więcej zakrętów. No i ile już tam jeździliśmy? No właśnie, razy. Nie, fajny tor, no. Spoko, tylko nierówny. No tak. Skaczesz, tak, nie? Tak. A u mnie z tyłu na odbojach siedzi samochód praktycznie... Ale to widać czasem nawet. Skacze, nie? Bardzo, no. Ale jest git. Jeździ to jeździ. Ważne, że bezawaryjnie. To klimat, nie? Te cztery. Jeździmy Goksem? Goksem? Pa. Czyli to sprzęt? Mój. Fajny. Cześć. Siema. Ile to kosztuje w ogóle takie coś? Wiesz co, bazowy gokart do driftu, czyli taki bez zabudowy, z mniejszym silnikiem, który i tak wystarcza do tego, żebyś do 5 tych bokiem latał, to jest 4500. Dostajesz gotową maszynę z nowym silnikiem, nowym sprzęgłem, ze zrobionym skrętem, który czasem i maksymalnie jest tak,
ogólnie... A to jesteś ty? Oto, to, to? E30? Tak. To jest dobry dan, chyba miałem w ogóle się wpaść. Bardzo możliwe. Bo mamy swojego teraz, i to chciałbyśmy mieć sobie kolce, zrobiliśmy i po ustawie śmigaliśmy, nie? A, kurwa, dobra, już wiem. Przecież ja w życiu twojej twarzy nie widziałem. Motokot. No. Widzisz, się pewnie, że tak. Ja tam zorganizuję jakiegoś boksa, jak będę wiedział z tydzień wcześniej, to zbuduję po prostu jakiegoś takiego, wiesz, żebyście mogli sobie też poupierdalać z nami. No. Taki niski, śmieszny, kurwa. Tego. Koło podniesiono normalnie, beka. Ej, faza! Dobre to jest! Musisz przyjechać! No musimy wpaść, wiesz! Granie mój, nie mówisz. No co iść? Co robisz mój samochód? Siadłem, pojechałem, no. No widziałem. Jechałeś, pojechałeś. Znam twój samochód po prostu. Taki są właśnie 3-6, wsiadasz i jedziesz. No. No w sumie tak, no właśnie ze Stefanem tak było, nie? Była kurna totalna seria z zaspawanym dyfrem i robiłeś co chciałeś tym samochodem. Dobra, kurde, sytuacja jest taka, że no niestety już nie pojeździmy sobie, a jeszcze właśnie Olo by pojeździł, trochę by pojeździł jeszcze makaroni, a no ja musiałem niestety wozić, znaczy niestety, oczywiście stety, bo fajnie, że mogłem was powozić, fajnie, że tyle was tu przyszło, sorry, jeżeli kogoś nie przywiozłem, no bo parę osób niestety się nie załapało, no ale nie obskoczę, nie rozdwoję się. Musiałbym mieć właśnie trzyosobowy samochód, a ktoś porzucił pomysł, żeby dać przejazdy limuzyną, to by było git, nie? Tak czy inaczej, zajebista impreza. Ja lubię takie rzeczy. Właśnie jak się decydowaliśmy, to tak, no jechać i nie jechać, a jak przyjechaliśmy, to zajebiście, nie? Jak zwykle. Ale i tak, bohaterem dzisiejszego dnia jest moja BMW. Kochana, kurde, nic się nie popsuło, jak zwykle. No, po prostu sprzęt idealny, widzicie? Ja jako żaden mechanik po prostu złożyłem samochód i zajebiście jeździ, a tutaj co drugie auto, a nawet i gęściej się po prostu psuje. Teraz dylemat, czy faktycznie wsadzać turbo, czy nie, no bo jak wsadę turbo, no to na pewno się będzie już psuć. A chcę jeździć, a chcę mieć więcej mocy. Dobra mordy, czas na konkrety. Przez Drift Taxi zebraliśmy tego dnia ponad 20 tysięcy złotych, a cała toruńska motoorkiestra uzbierała około 50 tysięcy złotych, bo były różne licytacje, zbieranie do puszek i tak dalej. Dla nas to szczery zaszczyt, że mogliśmy dołożyć cegiełkę i do tego dać rozrywkę dla wielu z was. Fajnie było poznać i uświadomić sobie, jakich mamy widzów 400 km od domu. Tych, co na chleb jeszcze mówił Pep, ale i takich, którzy mogą być dziadkami. Tak czy inaczej, najważniejsze, że możemy uprawiać swoją zajawkę w szczytnym celu i pamiętajcie, ziomy, dobro wraca. Fajnie było, ty. Wiesz? Ale... Powiem ci. Ale mało pojeździłeś, ty. No mało, ale... Ja się najeździłem, ojeju. Się najeździłem. To w ogóle, dla mnie to jest jakieś niepojęte, dlaczego dzisiaj 3 komplety opon tylko. No to jest hit, nie? To jest, nie wiem, ty. To asfalt czy... A tu jest właśnie chrupowaty asfalt. A jak tu u was ten, jak u was z asfaltem jest? Tu wolno opony schodzą, czy co? No bo mi jakoś mega właśnie wolno schodziły i nie wiem, o co chodzi. Jak to jest? Nie, no są okej, okay, jest, no asfalt jest zajebisty, jak to w Toruniu, nie? A w Białymstoku byłeś? Nie, jeszcze nie. A, no właśnie, no to nie wiem, bo... Nie miałem przyjemności. Bo w Białymstoku to pewnie, nie wiem, spalił mi 20 kół, nie? Tutaj, no... Tutaj jest 6. Dobrze. Tutaj 6. No aczkolwiek, wiesz, tutaj robisz kilka kółek i zjeżdżasz, nie? I no naprawdę też, długo nie? Stoisz, więc sporo chłodzisz te opony. Siema, nawijam makaron na uszy i jest fajnie. Dobra, mordo, dzięki. Dzięki bardzo. Było zajebiście. No ważne, że polataliśmy coś. Jakbyś miał za dużo laminatów, to wiesz, dzwonić. Jasne. Dogadamy się, wiesz. Kontakt mamy, więc ogarniemy, nie? Fajnie się polatało. No. Mówię, zgadamy się jeszcze kiedyś, żeby tu przyjechać. Na taki luźny trening trzeba tak. Gadać, nie? Tak. Weźmiemy parę samochodów naszych. No. Wy weźmiecie może jeszcze więcej samochodów. No. Żeby na coś i... Co będzie? Co będzie? No. Dokładnie. Miło było, ale się skończyło. No. Fajnie, że mogliśmy pojeździć, trochę pomóc, trochę się osłonić. A mówiłem chłopakom, żeby byli o 7.30 i więcej pojeździli. No, ale on się akurat najeździł, nie? Tylko my nie. W ogóle chcielibyśmy spać taki, wiesz, takie dwa dni. Gdzieś taki polatanko, żeby było, wiesz, jednego dnia melanż i później drugiego dnia. Słuchaj, nie? No ogólnie my od kwietnia też zaczynamy swoje imprezy. No. Takie właśnie drift taxi. Jak teraz, no bo chcemy promować te drift taxi, no. Ogólnie drift, no bo dużo osób no jednak nie stać na to, żeby no kupić sobie samochód i driftować, więc no chcemy tak właśnie przez takie drift taxi pokazać im w ogóle, co to jest, no. I chcemy robić właśnie takie imprezy no na jednodniowe, ale no my możemy sobie coś ogarnąć dzień wcześniej, a no. Na drugi dzień taką imprezę, nie? Zajmij się. Więc wiesz, na nas bez problemu, nie? Dobra, no, więc to jeszcze raz. Dziękujemy. Dzięki, kurwa. Trzymajcie się, chłopaki. Yo. Także, no. Tego. Bagno! Powiedz coś. Ja tu podaję wodę dzisiaj tylko tego. A lubisz chleb?
Lubię klaski. No i dobra. Dobra, do zobaczonka.